Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dniu dzisiejszym przygotujemy miód z mniszka lekarskiego. Będziemy potrzebować tak zwane mlecze. Produkcję naszego miodku z mniszka rozpoczynamy od obrywania w ekologicznym jakimś miejscu naszych mleczy. Najlepiej jak mamy pomocnika, a łąka jest bezkresna, czyściutka i niczym nie zanieczyszczona. Zrywamy same główki. Trzeba poodcinać łodyżki, bo w nich jest gorzki posmak. Należy je też rozłożyć na ręczniczku papierowym po zebraniu na około 20 minut, żeby wyszły z nich ewentualne owady. Będziemy również potrzebować ekologiczną cytrynę ze skórką i wodę. To w pierwszym etapie. A później będziemy jeszcze potrzebować cukier i będziemy całą miksturę odparowywać. Póki co wlewamy 750 g wody. Dodajemy 350 g kwiatów mniszka lekarskiego, jest to około 380 sztuk. Dodajemy jedną cytrynę ze skórką pokrojoną w ćwiartki. Zakładamy miarkę z pokrywą. Całość wygląda tak, jest pełne naczynie. Oczywiście bez termomiksu również syrop z mniszka da się wykonać. Co roku tak robiłam. No, jest to ułatwienie, bo nie muszę stać nad gazem i mieszać, ale Wy po prostu wszystkie czynności powtarzacie i wrzucacie wszystkie składniki do garnka. Teraz będziemy wszystko gotować 15 minut w 100 stopniach na obrotach 1. Bądź wymieszając na palniku. 15 minut, 100 stopni, gotujemy. Minęło 15 minut, wywar się już zagotował. Teraz należy go pozostawić w naczyniu miksującym lub w garczku, jeśli robiliście na palniku, na 2 godziny. Po tym czasie całą zawartość należy przecedzić do dużej miski przez koszyczek thermomixa lub druszlak wyłożony podwójną warstwą gazy. Dokładnie należy to odcisnąć, a wywar odcedzony zachować. Będziemy dalej z niego robić syrop. W tej chwili całość wygląda tak. Chyba nie widać, zaparowałam. Coś takiego. Teraz będzie to wszystkimi smakami przechodziło przez 2 godziny. Wywar z mniszka mamy już na cedzaku. Odsącza się. Wystarczy teraz tylko to, co zostało tutaj, odcisnąć dokładnie. Wyrzucić, nie będzie nam potrzebne. Teraz odcedzony wywar, który nam został, przelewamy do naczynia thermomixa lub do garczka. Do wywaru dodajemy 750 g cukru. zamiast miarki nakładamy pokrywę i koszyczek i ci, którzy mają Thermomixa, teraz odparowujemy 40 minut na waromie na obrotach 4, a ci, którzy przelali do garnczka, no muszą co jakiś czas wywar przemieszać, żeby cukier się nie przypalił, tylko rozpuścił, i odparowywać bez przykrywki. Miód z mniszka mamy gotowy. Teraz gorący miód należy przelać do wyparzonych słoiczków i szczelnie zakręcić. Miód z mniszka lekarskiego podajemy jako dodatek do pieczywa lub do napojów, na przykład do herbaty. Wygląda w ten sposób. On teraz jest jeszcze rzadki, ale potem w słoiczku zgęstnieje jak miód. Widzicie, tyle mniej więcej miodu wyszło z tej jednej porcji mniszka. Nic innego nie pozostaje, jak biec na łąkę i zbierać resztę na dokładkę. Gorąco wszystkich pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby żaden film Was nie minął, i do następnego filmu. Do zobaczenia!